Historię. Historia, którą dzisiaj opowiem, od której zacznę prezentację, pojawiła się już wcześniej w postaci historii zagadki w serii Wynagrodzeni. Tutaj staram się te zagadki opowiadać nieco zmodyfikowane, więc włączcie wyobraźnię, niektórzy w ogóle jej nigdy nie wyłączają. Bohater tej historii, o której opowiem, był bardzo utalentowanym człowiekiem. Zajmował się różnymi rzeczami, ale tym, co go najbardziej poruszało, to marzenie o odkrywaniu leków na nieuleczalne choroby. Miał przekonanie, że to jego życiowe powołanie. Miał okazję pojechać do Nowego Jorku, by na jednym z uniwersytetów dołączyć do czołówki naukowców światowej poszukujących nowych leków. Tam się udał. Jednak, gdy pojawił się w Nowym Jorku, okazało się, że ma też niezwykły talent organizacyjny. Szybko to dostrzeżono i otrzymał propozycję stanowiska na Wall Street w pewnym banku doradzającym rządom z wynagrodzeniem przyprawiającym o zawrót głowy. To było wejście do elity świata. Decyzja wydawała się prosta, taka okazja, a jednak wtedy przypomniał sobie coś z rodzinnego domu, co mu nie dawało spokoju. Co sobie przypomniał i jak potoczyły się jego losy, o tym nieco później. Ale jest to ilustracja do dzisiejszego fragmentu Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy pierwszą jego część. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Można tu zapytać o coś osobistego. Co ty byś chętnie zamieniła na co, gdybyś mogła? Niech każdy z nas pomyśli. Co byś chętnie zamieniła na co? Jezus był kuszony, by zamienić co na co? Kamienie w chleb. To pierwsza z pokus, przed którymi stanął Jezus tamtego dnia. Będą jeszcze dwie. Jaki pożytek będziemy mieli z poznawania tego, do czego był kuszony Jezus i jak te pokusy przezwyciężył? Przede wszystkim będziemy patrzyli na sposób myślenia, jego sposób myślenia, wartościowania, a również jaki sposób myślenia przejawiał szatan. Czym się te dwa sposoby myślenia różniły? I tak jak już powiedział tutaj wcześniej Mateusz, będziemy mogli popatrzeć na swój sposób myślenia. Do którego sposobu myślenia nam bliżej? Czy jest we mnie choćby resztka myślenia szatana, a może nie tylko resztka, a może jednak mam już sposób myślenia Jezusa Chrystusa. Tak czy inaczej możemy wydoskonalać nasz sposób myślenia na wzór Jezusa. I dzisiaj te trzy przykłady nam pomogą, a pierwsza pokusa to niech te kamienie staną się chlebem. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej, to zobaczymy, że chodziło o coś bez porównania więcej niż zaspokojenie fizycznego głodu. Wydarzenia, o których czytamy, miały miejsce na samym początku działalności, publicznej działalności Jezusa, zanim nastąpią te wielkie, niezwykle wymagające wydarzenia. Już jedno takie wydarzenie było. Jezus przyszedł nad Jordan, przyjął chrzest od Jana w Jordanie i wtedy, jak pamiętamy, prawdopodobnie wtedy stąpił na niego Duch Święty.
którego podpowiedziami będzie się od tej chwili kierował i na jego mocy się opierał. Czyli on, Syn Boży, odłożył na bok swoje boskie możliwości, postanowił ich nie używać, by znaleźć się w sytuacji, w jakiej znajduje się każdy człowiek. I zamiast boskiej mocy, którą miał jako Boży Syn, przyjmuje teraz współpracę z Duchem Świętym. Na jego działaniu się oprze, w jego mocy teraz pójdzie. Tak jak każdy człowiek, który przy nawróceniu, jeżeli było autentyczne, otrzymuje Ducha Świętego, tak Jezus. I właśnie pierwszym wydarzeniem, do którego ten Duch Święty go poprowadził, było to. Duch Święty zaprowadził go na pustynię, aby był kuszony przez szatana. Miał być poddany próbie, zanim rozpocznie publiczną działalność. Można to przyrównać do sytuacji, jakby został stworzony taki super telefon, super wytrzymały na najtrudniejsze warunki. Można go zrzucić z trzeciego piętra, upuścić do garka z gotującym się rosołem. Albo inaczej, to co spotkało Jezusa, można by przyrównać do egzaminu na takiego członka super ekipy ratowniczej, strażackiej. Musi zdać egzamin w najtrudniejszych warunkach, w ogniu, zrzucony z helikoptera do oceanu i tak dalej. Jednak Jezus, jak za chwilę to o tym się przekonamy, został poddany o wiele bardziej skomplikowanej próbie, trzem pokusom, a tu jest pierwsza, by zamienić kamienie w chleb. No, jak widzimy, okoliczności były skrajne, nie jadł przez 40 dni i nocy, znalazł się w sytuacji skrajnego wyczerpania, opadł z sił, pojawił się głód, palący głód, czyli niezaspokojone potrzeby paliły, krzyczały i w tych warunkach szatan mówi do niego, że te kamienie mogą stać się chlebem. Ale jak się bliżej przyjrzymy, to zobaczymy, że to pokuszenie związane było też z inną potrzebą, o wiele większą niż głód, bo kusiciel mówi do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, to jest potrzeba odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Jeszcze ważniejsza, jeszcze bardziej paląca niż chleb. Istnieje raczej powszechna zgodność co do tego, że odpowiedź na pytanie, kim jestem, jest największą potrzebą każdego człowieka. I gdy patrzymy na Biblię, Słowo Boże, możemy zobaczyć, ile miejsca jest tam poświęcone zapewnieniu, kim jesteśmy dzięki Chrystusowi. Potrzeba odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Właśnie na tej potrzebie szatan opiera swoje pokuszenie i daje propozycję zaspokojenia jej. Zachęca Chrystusa do potwierdzenia tego, kim jest, że jest naprawdę Synem Bożym. W taki właśnie sposób. Powiedz, niech te kamienie staną się chlebem. Czyli szatan proponuje, by Jezus zaczerpnął odpowiedź na pytanie, kim jest, używając boskiej mocy i dokonując czegoś niezwykłego. Gdy dokona czegoś niezwykłego, będzie wiedział, kim jest, będzie miał potwierdzenie. Im większy będzie jego czyn, którego dokona, tym większą okaże się osobą. A okazją do takiego czynu była własna paląca potrzeba, głód. Jezus przechodzi próbę. Teraz okaże się, jaki jest. W tej sytuacji skrajnego wyczerpania, palących potrzeb, gdy brakowało sił, zaspokojenie potrzeby na wyciągnięcie ręki. Jak Jezus odpowiedział na pokusę? Czytamy w wersie 4.
Lecz on mu odparł, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jezus powiedział, że żyje słowami, które pochodzą z ust Boga. Ale jakie to słowa? Jezus właśnie przyjął chrzest w Jordanie i zaraz po chrzcie zdarzyło się coś niezwykłego. I popatrzmy, Ewangelia Mateusza 3. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępującego jak gołębicę i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Bóg nazwał Jezusa swoim ukochanym Synem. Bóg, Ojciec, właśnie powiedział, kim On, Jezus, jest. On nie potrzebuje potwierdzać sobie tego, kim jest, nie musi sobie nic udowadniać. On wie, kim jest, ponieważ Ojciec to powiedział. Jego przekonanie, kim jest, nie opiera się na jakichś osiągnięciach, opiera się na słowach Boga. Oczywiście Jezus nie musiał tego usłyszeć od Ojca, by wiedzieć, kim jest. Wiedział, że jest Synem Bożym, ale teraz sam postawił siebie w sytuacji, w jakiej znajdzie się każdy człowiek. Stał się człowiekiem i jest kuszony jak każdy człowiek. Ale jak przyglądamy się temu zdarzeniu, to zobaczymy, że plan szatana jest wręcz maksymalny, bo plan Boga był taki, że Syn Boży stanie się człowiekiem, przyjmie na siebie Ducha Świętego, na Jego działaniu oprze wszystko, co robi i przez to wytyczy drogę, którą pójdzie spory kawałek ludzkości. I właśnie ten kawałek ludzkości zostanie wyrwany spod władzy szatana. Oprze się na działaniu Ducha Świętego, przez co przezwycięży swoją starą naturę i będzie to prawdziwe zwycięstwo nad szatanem. I właśnie w to szatan chce uderzyć. Masz opierać się na Duchu Świętym, ale pomyśl, kim ty sam jesteś. Jesteś Synem Bożym. Przecież ty możesz wszystko. Powiedz tym kamieniom, żeby stały się chlebem. Skorzystaj z twojej boskiej mocy, jaką masz do dyspozycji. To jest dokładnie sytuacja, w jakiej znajduje się każdy naśladowca Chrystusa. Miałbyś opierać się na mocy Ducha Świętego przez wiarę, ale przecież ty sam i sama masz własne wspaniałe możliwości. Oprzyj się na swoich możliwościach. Ty sam wymyśl, wykonaj o własnych siłach. O to właśnie szatanowi chodzi, byśmy my, na których też stąpił Duch Święty, przypadkiem się na nim nie opierali, bo to dla szatana jest prawdziwa porażka. Opieraj się na sobie, przecież tyle możesz. Dlaczego miałbyś zrezygnować ze swoich własnych wspaniałych pomysłów, opierać się na jakimś Duchu Świętym? Pokaż, na co cię stać. Nie jeden raz, jak tam ktoś śpiewa. Ale zwycięstwo polega na tym, że jednak opieramy się nie na sobie, lecz na Duchu Świętym. Osobiście przeżywam ten dylemat na co dzień, gdy to, co robię, mógłbym opierać na tym, co ja potrafię wymyślić, wykonać. Ale prawdziwa duchowa przygoda polega na tym, gdy mówię: Duchu Święty, no to gdzie idziemy? Ja też przez wiarę odkładam moje ludzkie możliwości. Może w ocenie świata to i ówdzie niemałe, ale mnie ciekawi coś więcej.
gdzie Ty mnie, Duchu Święty, poprowadzisz i zaprowadzisz. I robi się z tego niezła przygoda. Szatan wie, że to jest największe zagrożenie dla niego, dlatego jego pokusy będą szły w tą stronę. Pokaż, na co cię stać. Pokaż, jaki jesteś genialny. Porównujemy tutaj dwa sposoby myślenia. Sposób myślenia szatana: musisz udowodnić sobie, kim jesteś, przez własne osiągnięcia. Im większe osiągnięcia, tym jesteś większy. Sposób myślenia Chrystusa: to, kim jesteś, jest zupełnie niezależne, niezwiązane z twoimi osiągnięciami. To, kim jesteś, oparte jest na tym, co Bóg mówi o tobie, że jesteś Jego dzieckiem, synem, córką. Poczuj się jak dziecko, zaufaj. I dzieje się to zaraz po tym, jak zaufaliśmy i zaprosiliśmy Chrystusa do naszego życia, na pierwsze miejsce. Od tego momentu Bóg nazywa nas swoimi dziećmi. Czy można stać się kimś większym? I to jest ciekawe, niezwykle intrygujące, że naszą największą potrzebę, jaką posiadamy, odpowiedź na pytanie, kim jestem, Bóg zaspokaja od razu, w pełni, w jednym momencie, zaraz po naszym nawróceniu do Chrystusa. Nie musimy nic osiągać, od razu mamy najwięcej. Nie musimy niczego ścigać, wspinać się po jakichś szczeblach, by odpowiadać sobie na pytanie, kim jestem. Możemy spokojnie oddać się realizacji naszego życiowego powołania. Okej, popatrzmy na drugie pokuszenie. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu z Ewangelii Mateusza 4. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. O, ciekawe. Szatan znowu rozpoczyna swoje pokuszenie od słów: jeśli jesteś Synem Bożym. Czyli kuszenie znowu dotyczy pytania, kim jestem. Dotyczy potrzeby odpowiedzi na to pytanie, ale tym razem Jezus ma upewnić się w inny sposób. Wers 6. Rzuć się w dół, jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą. Jaki sposób sugeruje szatan tym razem? Doświadczenie szczególnej opieki ze strony Boga. Taka opieka została obiecana. Gdy Bóg spełni swoją obietnicę opieki, a przecież na pewno spełni, będzie to potwierdzenie tego, kim jest Jezus. A więc Jezus miał zaspokoić tą potrzebę odpowiedzi na pytanie, kim jestem, w ten właśnie sposób, gdy zobaczy spełnianie się obietnic. Niejednemu człowiekowi ten pomysł wydałby się w porządku, potwierdzenie, że Bóg się o mnie troszczy, a jednak Jezus odrzekł, tak, wers 7, jest napisane, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Co to znaczy wystawiać Boga na próbę? Pokazuje to pewien kontekst w Biblii. To jest coś, co zrobili Izraelici w Massa. Jest to opisane w Księdze Wyjścia 17, więc cofnijmy się w czasie o 1400 lat. Jesteśmy na pustyni, Mojżesz wyprowadził naród izraelski z Egiptu, idą po pustyni i czytamy dalej w Księdze Wyjścia.
Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą, weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, na Chorebie, uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i wystawiali Boga na próbę, mówiąc: czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? Zwróćmy uwagę szczególnie na te ostatnie słowa: i wystawiali Pana Boga na próbę, mówiąc: czy rzeczywiście Bóg jest tutaj wśród nas? Co to znaczy wystawiać Boga na próbę? To znaczy opierać swoje przekonanie, że Bóg jest ze mną, na próbach, na cudach, których On dokona, na jakichś niezwykłych wydarzeniach. Jeżeli Bóg dokona cudu, jeżeli cudownie mnie ochroni, to będzie potwierdzenie, że On jest moim Ojcem. Jeżeli tego nie dokona, no to nie będę się czuł jak dziecko Boga. Może niektórzy uznaliby to za właściwe, a jednak nie jest właściwe, bo na czym ma się opierać nasze przekonanie, że jesteśmy dziećmi Boga? Zawsze na tym samym, tak? Ma być oparte na tym, co Bóg powiedział. Raz człowiek widzi, że Bóg spełnia obietnicę, innym razem tego jeszcze nie widzi. Nie zawsze Bóg działa natychmiast. Czasami dowody Jego opieki są widoczne po dłuższym czasie. Czasami trzeba je dopiero odszukać, ale dla nas to nie ma większego znaczenia, ponieważ nasze przekonanie, że Bóg jest z nami, jest oparte na tym, że tak powiedział. Jest oparte na Jego słowach, a nie na cudach, na dowodach. I znowu dwa sposoby myślenia. Sposób myślenia Chrystusa: do odpowiedzi na pytanie, kim jestem, nie potrzebujesz żadnych cudownych zdarzeń, nie potrzebujesz żadnego potwierdzenia, wystarczą ci do tego Jego słowa. Sposób myślenia niedoskonały, sposób myślenia szatana: odpowiedź na pytanie, kim jestem, zależy od tego, czego doświadczam, jakich okoliczności. Jeżeli akurat nie doświadczam cudownego działania Boga, to nie odczuwam tego, kim jestem. Powiedzmy, że modlę się o jakiś cud, ale nie doświadczam jego spełnienia tak, jak prosiłem. Modlę się na przykład o to, by ktoś mi bliski, śmiertelnie chory, został uzdrowiony. Ale ta modlitwa, powiedzmy, nie została wysłuchana tak, jak prosiłem. No to nie mam potwierdzenia, że jestem dzieckiem Bożym. Może nie jestem. A może to wszystko jest jedna wielka ściema. Nie ma co ufać Bogu, bo On i tak nie spełni moich próśb. Nie spełni, ponieważ twoja wiara jest oparta nie na tym, co Bóg powiedział, ale na cudach i znakach. Taki niuans. Takie dwa sposoby myślenia. I to jest też powód, dla którego niektórzy odchodzą z kręgu zainteresowania Bogiem i Jego obietnicami, bo mówią: to nie działa. Ale co nie działa? Nie stało się tak, jak tego oczekiwali. Prosili Boga o coś, ale się nie stało. Przyczyną jest to, że nie pozwolili zbudować Bogu większej wiary. Wiary na słowo, niezależnej od cudów. A taką wiarę Bóg chce w nas budować.
wiarę wręcz na przekór cudom, gdy nic nie widać, nic nie słychać, nic nie czuć, ale w sercu jest wiara, bo Bóg ją tam umieścił. Wiara na słowo, bo Bóg obiecał. On w końcu spełni swoje obietnice i nasze życie będzie pełne działania Boga, ale nasze zaufanie do Niego będzie to wyprzedzać. To jest Jego plan, który On chce realizować. Jest on lepszy od tego, co nam się wydaje. A więc czy jesteś gotowy, gotowa powiedzieć do Boga dzisiaj: proszę, zbuduj taką wiarę we mnie. Bez naszego przyzwolenia Bóg tego nie zrobi, bo obdarzył nas prawem wyboru. Więc potrzebny jest taki nasz wybór. Boże, buduj we mnie wiarę niezależną od cudów. Właśnie idąc śladem Jezusa, który nie zamierzał uzależniać odpowiedzi na pytanie, kim jest, od cudów, jakie uda mu się dokonać. Jemu wystarczą słowa, które powiedział Ojciec. Ok, mamy jeszcze trzecią część fragmentu. Dzisiaj jeszcze jedną pokusę. Przeczytajmy trzecią część. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Co tu widzimy? Szatan proponuje Jezusowi chwałę, sławę i przepych wszystkich królestw świata. Co jest istotą takiej propozycji? Co to są te wszystkie królestwa świata i ich przepych? To jest największa chwała, jakiej można doznać wśród ludzi. Tysiące ludzi słyszą codziennie na świecie niepokojącą diagnozę o nowotworze, jaki ich dopadł, ale jak coś takiego dopada najsłynniejszego króla obecnie na świecie, czyli króla Karola, to zaraz New York Times to podaje jako najważniejszą wiadomość dnia i puszcza na cały świat, jak to było w ostatni poniedziałek. A tu szatan mówi: wszystkie królestwa świata, najwyższa chwała do osiągnięcia przez Jezusa w jednej chwili, tu i teraz. Co za okazja. Natomiast Boże Słowo pokazuje nam, jaki miał plan Bóg Ojciec co do chwały Jezusa. Co było zaplanowane odnośnie Jego chwały, wielkości. List do Filipian 2, popatrzmy. Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W przyszłości Jezus będzie obdarzony najwyższą pozycją i chwałą. Jego panowanie zostanie uznane absolutnie przez wszystkie istoty stworzone, łącznie z szatanem, królem Karolem i wszystkimi. Ale Boże, Bóg przez swoje słowo pokazuje nam też drogę, jaka do takiej chwały prowadzi. I znowu w liście do Filipian w drugim rozdziale czytamy właśnie o tej drodze do chwały. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Jaka jest prawdziwa droga do wielkości? Tą drogą jest oddanie. W przypadku Jezusa będzie to najwyższe oddanie, największe ze wszystkich,
aż do całkowitego uniżenia, do poziomu cierpienia, oddania życia. A więc to, że Jezus zostanie wywyższony, będzie po największym oddaniu. Oto Boży sposób myślenia. Droga do wielkości jest jedna. Przez wielkie oddanie. To, że Syn Boży będzie wywyższony, nie stanie się po znajomości, bo jest synem największego Ojca, nie otrzyma tej chwały po znajomości, tak jak otrzymują ją monarchowie ziemi przez dziedziczenie, jak król Karol. Boża sprawiedliwość jest zupełnie inna. Syn Boży otrzyma najwyższą chwałę na skutek najwyższego oddania. A co proponuje szatan? Jaki jest jego sposób myślenia? Wielkim można stać się w jednej chwili, po znajomości. Wystarczy, że uda się nam przypodobać komu trzeba lub coś przeforsować. Stąd brała się wielkość szatana. On ją przeforsował, zrobił przewrót w niebie. Odwrotność oddania, służenia, poddania. I teraz szatan proponuje taką wielkość i chwałę. Po co oddanie, poświęcenie, cierpienie, wielkość do wzięcia od razu? Ale ile jest warta taka wielkość? W zasadzie żadna wielkość. Przeforsowana na siłę, wzięta w jednej chwili, bo mam, powiedzmy, taki przebojowy charakter, umiem postawić na swoim, no i dostanę się na szczyt. Albo po znajomości, bo mam dobre układy z kimś tam. Ale ile jest warta taka chwała i wielkość? Nie ma innej drogi do prawdziwej wielkości niż oddanie. Jak więc Jezus odpowiada na kuszące propozycje? Jeszcze raz wers 10 z naszego głównego fragmentu. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Właściwą drogą do chwały jest oddanie się Bogu, bycie sługą, uniżenie. Niech sobie świat mówi, co chce. Niech mówi o mnie, że jestem głupi, że tu trzeba robić nie wiadomo jaką karierę, a ja jestem oddany. Jednak to droga do prawdziwej wielkości i pełni, tak? Nie ma drogi na skróty. Szukanie dróg na skróty, forsowanie swojej wielkości, swojej roli na siłę lub po znajomości tu i teraz. Taka wielkość jest złudzeniem, pozorem. Na dłuższą metę jest nic nie warta, a nawet śmieszna. Tylko Bóg jest w stanie obdarzyć prawdziwą wielkością, ale nigdy tego nie zrobi po znajomości. Nie zrobił tego nawet wobec swojego Syna. Jedyną drogą do wielkości jest oddanie, poświęcenie, służenie, uniżenie, posłuszeństwo Bogu, pokora. Taka droga zawsze prowadzi do wielkości i chwały. A więc to pokuszenie, które szatan skierował wtedy do Jezusa, znowu jest oparte na jakiejś potrzebie. Potrzebie, jaką posiada też każdy człowiek, jest to potrzeba znaczenia, potrzeba bycia kimś. I nie należy tej potrzeby negować. Pragnienie posiadania znaczenia, pragnienie bycia kimś, pragnienie wielkości nie jest czymś niewłaściwym. Jest to potrzeba, z którą Bóg nas stworzył. Problemem jest sposób, w jaki bywa zaspokajana. Sposób myślenia Chrystusa, droga do wielkości. Właśnie to, tak? Oddanie, poświęcenie, rezygnacja z własnych praw. Im większe oddanie, tym większa pozycja w przyszłości. Czy taki jest mój sposób myślenia?
A jak skończyła się ta historia człowieka, którego życiowym powołaniem było odkrywanie leków na nieuleczalne choroby? Tak jak w tym przykładzie na początku dołączył do najlepszych na świecie w poszukiwaniu tych leków, jednak też odkryto w nim niezwykłe talenty, niezwykły talent organizacyjny. Szybko dostrzeżono jego talenty i otrzymał propozycję stanowiska w jednym z banków z wynagrodzeniem przyprawiającym o zawrót głowy jego, no i oczywiście jego żonę. Wejście do elity świata praktycznie z dnia na dzień można stać się wielkim. Decyzja w takich sytuacjach wydaje się prosta, a jednak, no właśnie, w tej historii ten człowiek przypomniał sobie coś z rodzinnego domu. Co sobie przypomniał? Jak często słyszał od mamy i taty: nasz kochany synu. Tak naprawdę, czy może być coś większego? Dlatego spokojnie odda się swojemu życiowemu powołaniu. Jego potrzeba na pytanie, kim jestem, została zaspokojona. Została mocno zaspokojona i trwale przez słowa rodziców, które często słyszał, kim jest. Jednak jest to tylko przykład, jest coś jeszcze silniejszego, silniejsze zaspokojenie tej potrzeby i doskonałe. Tylko wtedy będzie doskonałe, gdy to Bóg powie do nas: jesteś moim ukochanym dzieckiem. Czegoś takiego właśnie doświadczył Jezus, Syn Boży, gdy wychodził z wód Jordanu, usłyszał słowa Ojca: ty jesteś moim umiłowanym synem. Ustanowił przez to wzór, więc i ja zaufam Chrystusowi, pozwolę, by Bóg nazwał mnie swoim dzieckiem, by identyfikowała mnie w życiu Jego miłość do mnie, a nic innego. I te słowa będę ciągle słyszał w swojej głowie: jesteś moim ukochanym dzieckiem. Nie muszę sobie niczego udowadniać, kim jestem, ile energii zaoszczędzone. Mogę spokojnie oddać się swojemu życiowemu powołaniu. To są też moje osobiste przeżycia. Mam nadzieję, że wielu z nas, czy coraz więcej z nas.